Około 100 uczestników, w większości amatorów, 2 dni ciężkiej pracy pod okiem instruktorów, na koniec koncert. Muzyka gospel w kościele zielonoświątkowym w Opolu. Warsztatowicze uczestnicy dostali tylko teksty i w zasadzie uczyliśmy ich melodii do tego tekstu, podziałów rytmicznych, mniej więcej w jakim klimacie jest dany utwór i po prostu zaczęli śpiewać. Problemu jakby z przyswojeniem melodii i tekstu od razu, natomiast troszeczkę była taka nieśmiałość, chyba wynikająca z tego, że nasza muzyka przypisywana kościołowi, prawda? Muzyka kościelna nie jest może taka żywiołowa. Ludzie tu są, fajna atmosfera, instruktorzy bardzo fajnie tłumaczą wszystko i w ogóle cudownie. Bardzo dobry czas, pozytywny, intensywna praca. Przede wszystkim wiele się nauczyliśmy muzycznie, rozwinęliśmy na pewno swoje talenty. Naprawdę, ja nie żałuję. Zmęczenie fizyczne w sumie nie przeszkodziło do tego, żeby dać z siebie wszystko i teraz ten ból gardła jest tak, z satysfakcją. Miłość do śpiewania, do wyrażania miłości dla Boga przez śpiew jest ponad to tym wszystkim. Muzyka gospel to jest połączenie protestanckich hymnów, psalmów z kulturą afrykańską, czyli z... Wiadomo, że powstało to w Stanach Zjednoczonych w czasach, kiedy tam sprowadzano niewolników z zachodniej Afryki. Było to okupione niewolnictwem i cierpieniem tych ludzi, bo wiadomo, że byli oni jakby wydzierani ze swojego naturalnego środowiska na nowe tereny, zupełnie im obce, gdzie byli zupełnie wrzuceni w całkiem nowy świat. I tym bardziej ta muzyka nabierała takiego ducha, ponieważ oni jakby przekładali całe życie Chrystusa, jego mękę, poświęcenie, później zwycięstwo jakby na swoje życie, że zostali tak samo wyrwani, że musieli poświęcić się. Wszystko właśnie nagromadziło się do dzisiaj i jest tylko ubrane w nową szatę dźwiękową, współczesne rytmy, od właśnie takiego typowego gospelu kościelnego, gdzie wszystkim się kojarzy z klaskaniem szybkim bardzo na dwa, po jakieś rytmy R&B, hip-hop, pop, jazz nawet. Na swoją ucztę mnie...